tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Mnie dziwi to całe oburzenie, dlaczego tak ktoś się oburza, że będzie komisja, która ma pokazać, czy wybory kopertowe były zorganizowane dobrze, czy źle. Przecież jak jest wszystko dobrze, to przecież to nie jest robione przeciwko komukolwiek, tylko dlatego, żeby Polakom pokazać, jaka jest prawda. Mnie dziwi to oburzenie co najmniej z dwóch przyczyn, bo od roku prosiliśmy o listę importerów zbóż. I minister Telus mówił, że nie może tego pokazać, bo jest negatywna opinia prawna. Okazuje się, że w czerwcu na biurku ministra Telusa była pozytywna opinia co do pokazania listy importerów zbóż do Polski. On mówił, że to jest nieprawda. Dlatego są przesłanki, że po prostu kłamiecie. Bardzo mocno. Za wasze kłamstwa płacą Polacy. I trzeba to wyjaśnić. Nic więcej. Jeżeli okaże się, że macie prawdę, to przecież nikomu włos z głowy nie spadnie. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.